Czytaliśmy ostatnio doniesienia, że Kościół jest bardzo zadowolony, ponieważ rząd PiS obiecał, że już bodajże od 2021 roku religia będzie przedmiotem na maturze. To dobrze? No, dodajmy, że chodzi tutaj o religię jako przedmiot dodatkowy, tak? To znaczy kierunkowy dla tych osób, które potem swoją przyszłość łączą ze studiami teologicznymi, bądź też z studiami w seminariach duchownych. No więc z tego punktu widzenia nie widzę tutaj specjalnego problemu i w ogóle trochę się dziwiłem, że ta sprawa nabierała takiego rozgłosu, jakby dochodziło do, nie wiem, wprowadzenia religii jako obowiązkowego przedmiotu na maturze zamiast matematyki polskiego czy języka obcego. Więc pozwólmy tym ludziom, których pewnie za dużo to nie znaczy, jest, żeby nie mogli zdawać. Żeby emocji, mogli zdawać. Gdyby to było religioznawstwo. Nie do końca, natomiast wie pani religia co? W szkołach w gruncie rzeczy jest swego rodzaju testem i oceną stopnia wiary i uczestnictwa. No, to zależy, bo wie pani co, ja mam tutaj krytyczne... Nie, ja mam tutaj troszeczkę... No nie do końca. Zwłaszcza jeśli będziemy mówili o poziomie maturalnym. Ja mam tutaj krytyczną opinię na temat tego, czym stała się religia jako przedmiot szkolny i wydaje mi się, że nie do końca jest tak, jak sobie wyobrażono to na początku transformacji. To po pierwsze. Po drugie, i był taki program pilotażowy robiony przez Diecezję Opolską, który zawierał cały proces przygotowania do tej religii na maturze i pamiętam, że jak przeczytałem te założenia, to uzmysłowiłem sobie, że to jest taki poziom naprawdę pierwszych lat studiów teologicznych, bardzo wysoki, coś bardzo konkretnego i odnoszące się oczywiście do religii rozumianej także jako czy przede wszystkim jako pewna nauka o czymś. No nie wyobrażam sobie, żeby na maturze jedno z pytań miało brzmieć, o czym była Ewangelia w ostatnią niedzielę w Kościele. Zapewniam, że tak nie będzie. A skąd się zwierzycie? No bo jednak, wie pani co, bo jednak nie uczę dzisiaj religii, ale wiem, że jednak to zwłaszcza jeszcze raz podkreślam na poziomie maturalnym, licealnym, to jednak jest coś innego i tak jak mówię, to będzie dotyczyło bardzo wąskiej grupy osób i no, jeśli ktoś może zdawać naukę o tańcu, pozwólmy także tym, którzy chcą zdawać religię. Oczywiście rzeczywistość zweryfikuje chcę księdzu przedstawić pogląd krytyków tej decyzji, bo to chodzi nie tylko o to, że jakby religia związana z konkretnym kościołem katolickim zyskuje coraz wyższą rangę w edukacji, ale czytam tutaj Marcina Celińskiego, pomijając absurd traktowania na równi nauki przedmiotów opartych na nauce i tych opartych na wierze, oczywisty dla każdego rozsądnego człowieka bez względu na wyznanie, opisany w uzasadnieniu projektu świeckiej szkoły, leżakującej niczym whisky, czekające na swój czas w dolnych szufladach sejmowych, od 2021 roku będziemy mieli na państwowym świadectwie wyznanie stosunku do religii, stygmatyzujące oficjalnie lub nieoficjalnie brane pod uwagę przez rekrutujące szkoły wyższe czy pracodawców. No muszę tutaj zaprotestować, bo właśnie wydaje mi się, że to jest toczenie sporu i boju o coś, co naprawdę nie zasługuje aż na takie wytaczenie takich argumentów i takich armat. Z obu stron zresztą. Jeszcze raz powtórzę. Mamy do czynienia z sytuacją, w której religia jest dzisiaj przedmiotem dodatkowym i tak się znajduje na świadectwie szkolnym. Po drugie, dziwię się, że te słowa padają z ust osoby, która jest dobrze wykształcona, bo powinna wiedzieć, że istnieje, i to istnieje od zarania uniwersytetów europejskich, taki kierunek refleksji naukowej jak teologia. Dziwię się także temu, że próbuje się zedukować religię tylko i wyłącznie do... z wiary, jak głęboka jest ta wiara, nie, no już nie przesadzajmy. A nie z wiedzy w gruncie rzeczy. Znowu, zawsze każdy nie ma przypadek... Takich każdy zresztą przypadek... państwo nie ma wpływu na to, co jest to, na lekcjach religii. Nawet nie ma wpływu na to, jacy są katecheci, co jest zresztą kuriozalne. To jest oczywiście, sytuacja jest taka, że może inaczej. Nie ma wpływu na to, czy ktoś może otrzymać misję kanoniczną do nauczania religii, czy nie, ale ma wpływ
jeśli nie zrejteruje, jeśli się nie wycofa, to ma wpływ weryfikacji samej metodyki nauczania. No to jest akurat w gestii Ministerstwa Edukacji Narodowej i osób odpowiedzialnych za szkoły. Ale proszę księdza, w praktyce jest tak, że dyrektor szkoły, ani w ogóle państwo nie mają wpływu na to, kto jest katechetą. Przychodzi katecheta i opowiada jakieś rzeczy niestworzone o cudzie w Sokółce i innych rzeczach i tak naprawdę nikt nie jest... według wyborczej. Nikt nie jest w stanie tego zweryfikować, ponieważ decyduje o tym proboszcz. To jednak jest Nie, decyduje o tym Wydział Katechetyczny w Kurii. Nie, naprawdę. No proboszcz, proszę mi wierzyć, trochę akurat uczyłem krótko, ale jednak proboszcz nie ma tutaj nic do powiedzenia. No ale zazwyczaj jest to ksiądz, który jest z danej parafii. W praktyce jest. W praktyce to jest 1/3 z 30-kilku tysięcy nauczycieli religii, katechetów. To są świeccy i osoby zakonne, to są to 2/3, 1/3 duchownych. Ale jednak, czy ksiądz nie uważa tego za kuriozalne, że państwo nie ma żadnego wpływu na to, kim jest katecheta? Dyrektor szkoły nie może w żaden sposób wpływać na to, kogo kuria tam uważam, wyznaczy. To pewne rzeczy są podejmowane na poziomie dogadania się, że tak się wyrażę, między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Kościołem to raz, a nie dyrektorem szkoły i proboszczem. I bardzo dobrze, z tego powodu się akurat cieszę, bo znam czasem różnego rodzaju układy między zachodzące na tym niższym poziomie. Po drugie, dyrektor ma prawo decydować o innych nauczycielach, nie do końca, a o katechecie też ma. Natomiast oczywiście fajnie by było, gdybyśmy się teraz bili w piersi za to, że państwo rejteruje czasem właśnie z tego, że może dokonać pewnej oceny tego, jak ktoś uczy, samego procesu nauczania. No ale to jest kwestia też odpowiedzialności państwa. Ja wiem, że dzisiaj w dobie tych zmian, które postuluje rząd PiS-u w szkolnictwie, ktoś taki, czy taka struktura jak Kościół, jest pani Zalewskiej niezwykle potrzebna. W tym sensie, że coś za coś, do ut des, tak? My wam damy religię na maturze, a wy nie będziecie protestować przeciwko tym zmianom, które my wprowadzamy. Natomiast to jest, jeszcze raz powtórzę, sytuacja, w której, która naprawdę nie zasługuje religia na maturze na to, żebyśmy tutaj toczyli wielkie boje. Wolałbym, żebyśmy się spierali o rzeczy dużo ważniejsze. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.